Witaj, nazywam się Kamil Kuczyński i chcę Ci pokazać, jak zrobić dobrą i dochodową reklamę na Facebooku dla biznesów lokalnych oraz widzowych online. Wszystko okiem praktyka. Pokażę Ci, jak zarobić 9 razy więcej dzięki jednej zmianie. Oczywiście, jeśli cały lejek sprzedażowy jest dobrze ustawiony. Poza tym dowiesz się jeszcze o mało znanym kierowaniu reklam, o którym prawie nikt nie mówi, a zbieram dzięki niemu od 60 do 80% konwersji. To oznacza, że 80 na 100 e-maili właśnie pochodzi z tej jednej grupy reklam. W czasach, gdy Facebook naciska, aby mieć tylko 6 zestawów reklam, ten jeden zestaw może dać Ci nawet kilka razy więcej konwersji i klientów niż pozostałe. Pokażę Ci, co zrobić, aby reklamy nie wyświetlały się ciągle tym samym osobom, dzięki dotrzesz do jeszcze większej ilości osób. Bardzo dużo osób pomija te wykluczenia. Dowiesz się, czy te wszystkie kosmiczne zyski z reklam na Facebooku Ads to prawda czy bajka. Poza tym poznasz mało znane ustawienie konta reklamowego, a nie kampanii, bez którego Twoje reklamy będą droższe. I jeśli masz mało czasu lub oglądałeś inne nagrania o Facebooku Ads lub nie lubisz mojej dykcji, bo to jest moje pierwsze wideo, to pod nagraniem na YouTubie znajdziesz podział na rozdziały. Dzięki temu będziesz mógł od razu przejść do interesujących Cię rzeczy ze wstępu, ale zapraszam Cię do obejrzenia całego wideo, ponieważ dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. Teraz jesteśmy w panelu menedżera reklam. Jak widzicie, jest podzielony na 4 części: centrum zasobów, kampanie, zestawy reklam i reklamy. Najczęściej będziecie przebywać w tych miejscach, natomiast nie polecałbym Wam omijać także tego miejsca, ponieważ będziecie mieli gorsze wyniki i także wyższe koszty za reklamy. Tutaj Facebook Was informuje, co jest nie tak z Waszym kontem. To jest moje konto prywatne, więc ja tutaj praktycznie nic nie robię. Nie interesuje mnie to za bardzo. Natomiast każdy czerwony krzyżyk, każde odrzucenie reklamy przez Facebooka skutkuje tym, że Wasz rating konta jest niższy i będziecie płacić więcej za reklamy. Więc jeśli macie czerwone krzyżyki, to warto je zlikwidować, żółte też. A jeśli macie odrzucone reklamy, to warto je albo skasować, albo je przerobić i odwołać się do Facebooka, albo się odwołać, jeśli uważacie, że ostrzeżenie było wydane niepoprawnie. I tak generalnie rzecz mówiąc, to w kampaniach będziecie ustalali cel kampanii, czy to mają być wejścia na stronę, czy zakupy, czy zapisy itd. W zestawach reklam będziecie kierować reklamy na swoje grupy odbiorców, na przykład psychologowie, miłośnicy historii, osoby, które uczą się angielskiego. Natomiast w zakładce reklamy będziecie tworzyć reklamy, dodawali obrazki, tekst itd. No to teraz przejdźmy do tego, jak się tworzy kampanię. Teraz przechodzimy do stworzenia kampanii. To jest pierwszy etap. Wybór celu kampanii. Wybór celu kampanii polega na tym, że mówimy Facebookowi, kogo chcemy znaleźć na Facebooku, jakie osoby, z jakim rodzajem aktywności. Zaraz Wam powiem, jakie mogą być cele dokładnie. Natomiast to jest jedna ważna rzecz tutaj. Jeśli wybierzecie źle cel kampanii, to niezależnie od tego, jak świetnie potem zrobicie kolejne ustawienia kierowania reklamy, jak piękne, oryginalne i zwracające uwagę zrobicie reklamy, czy jak świetnie będziecie analizować i wyciągać wnioski podczas ostatniej fazy tworzenia kampanii, o której mało kto wspomina, to na 95% cała kampania pójdzie na nic i nie będziecie mieli wyników, na których Wam zależy, ponieważ Facebook nie będzie szukał osób, na którym Wam po prostu zależy. Więc do tego trzeba się tutaj przyłożyć, trzeba odpowiednio wybrać,
bo po prostu inaczej z tego nic nie będzie. Kiedyś mój kolega mówi do mnie, że Facebook mu nie działa. Ja się pytam, no jak? Przecież ja to robię ponad 3 lata, ściągnąłem tysiące ludzi na webinary i na listy mailingowe. Mój szef, moi klienci zarabiają na tym pieniądze i to kilka razy niż włożyli w to pieniędzy. No to jak to możliwe, że ty nie zarabiasz na tym? No przecież to jest, przecież to jest fizycznie niemożliwe. No i zaczął mi opowiadać, jak on to robił, pokazał mi kampanię. No i pierwszy błąd, jaki zrobił, to zamiast ustawić sobie kampanię na ruch w firmie, albo konwersję, albo zasięg, to on ustawił na aktywność. Czyli chciał się pokazać, chciał mi sprzedać, a po prostu ustawił cel na to, że ludzie będą mu lajkować i udostępniać jego fanpage. No i mówię mu do niego, że nie miało szans się to udać. Gdyby to było konto firmowe, a nie moje prywatne, to w tym miejscu mielibyście jeszcze typ zakupu. I mielibyście do wyboru dwie opcje. Aukcja albo zasięg i częstotliwość. Podczas aukcji tak naprawdę nie wiesz, ile dostaniesz zasięgu, nie wiesz, ile dostaniesz częstotliwości i nie wiadomo, ile za to zapłacisz. Tutaj jest po prostu wolna amerykanka z innymi reklamodawcami. Tutaj jest zasięg i częstotliwość. On jest głównie wybierany przez duże korporacje, ponieważ tutaj określasz, ile dostaniesz osób, znaczy do ilu osób dotrzesz i za jaką cenę. Więc już wiadomo jest, jaki jest koszt 1000 wyświetleń, koszt dotarcia do 1000 osób, ile się na to po prostu wyda. To jest bardzo wygodne, ponieważ agencje się rozliczają właśnie z KPI. Firmy mają, korporacje mają dużo pieniędzy, więc tutaj jest im też o wiele łatwiej wydać niż podczas aukcji, bo jak wydajesz na aukcji, to nie wiesz, czy to będzie dużo, czy to będzie mało, czy dotrzesz do dużej ilości osób, czy nie. No i teraz przechodzimy do celów w kampanii. Mamy tak, 3 rodzaje: świadomość, działania, a tutaj konwersja. Jeśli działacie w branży wiedzowej albo lokalnego biznesu, to najczęściej będziecie wykorzystywać konwersję. Ale zacznijmy od zasięgu, ponieważ to jest też ciekawy cel. Ten cel polega na tym, że określacie parametry waszych odbiorców, na przykład wiek, płeć, ewentualnie zainteresowania, żeby to zawęzić. A następnie Facebook pokazuje w tych właśnie widełkach reklamę wszystkim osobom, jak leci. Koszty kliknięcia konwersji są naprawdę niezwykle wysokie. Moim zdaniem Facebook wrzuca tutaj wszystkie osoby, które nie podejmują żadnych działań ani konwersji, więc to jest fajny cel, żeby po prostu pokazać się ludziom w mieście na przykład. Żeby wszyscy o tobie wiedzieli. Jeżeli macie za małą grupę docelowo na swoje usługi, bo jest mało osób, natomiast oni są skoncentrowani w jednym miejscu, to warto się pokazać. Tym celem też jest warto na przykład operować, jakbyście chcieli zrobić jakąś petycję do prezydenta Polski, to tam można ustawić szpilkę na Pałac Prezydencki i tam można wtedy sobie wrzucić reklamę. Panie prezydencie, proszę naprawić mi drogę pod domem, ponieważ już nie zrobili tego 10 lat. Wtedy te koszty pokazania tej reklamy będą najniższe. Ja natomiast to jest też bardzo dobry zasięg też dla korporacji, ponieważ chce się pokazać jak największej ilości osób, tam już mniej chodzi o ruch i o konwersję, chociaż to też, więc im się to też opłaca. Lokalne biznesy też mogą rozważyć ten cel, ponieważ jeszcze koszt tej reklamy jest niski. Jak się pytałem u siebie w portalu lokalnym, to koszt dotarcia do 1000 osób wynosił około 14-20 zł. Natomiast na Facebooku on wynosi 8-10 zł. To zależy od wielkości grupy, od miejsca i tym podobne. Więc za dość niskie pieniądze możecie się pokazać wszystkim osobom wokół waszej lokalizacji. Jak macie na przykład restaurację, to albo jakiś sklep, z którego może skorzystać większa ilość osób, to moim zdaniem warto to zrobić.
Ja na przykład w taki sposób kiedyś robiłem, szukałem opiekunki do dziecka. Wiedziałem, że jak zrobię zainteresowania dzieci, to może być za mało osób, albo trafię na przykład na mamy, które się interesują dziećmi, albo coś podobnego, a niekoniecznie na opiekunki, albo na przykład na kobiety, które miały swoje dzieci, one byłyby gotowe się opiekować dziećmi innych rodziców. Więc ustawiłem szpilkę na swoim miejscu zamieszkania. Potem wam pokażę, jak to zrobić. Ustawiłem, że Facebook będzie pokazywał reklamę 1 km wokół mojego miejsca zamieszkania. Potem wróciłem do pracy. Oczywiście zrobiłem jeszcze reklamy. Wróciłem do pracy. A wieczorem otworzyłem Facebooka i miałem już 4 wiadomości z propozycją, żeby się opiekować moją córką. Można? Można. Ja ten zasięg wykorzystuję do jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie używam go do remarketingu. Czyli docieram do osób, które zainteresowały się moją ofertą. Czyli weszły na przykład na stronę lądowania, weszły na stronę z kursem, ale nie kupiły, weszły na stronę z lead magnetem, ale się nie zapisały, weszły na stronę z zapisem na webinar, ale się też nie zapisały, albo na przykład zapisały się na webinar, ale nie obejrzały, kupiły jakiś produkt, ale nigdy go nie otworzyły, nie zalogowały się, lub na przykład dodały produkt do koszyka, ale go też nie kupiły. Kiedyś myślałem, że zasięg to jest najlepszy sposób na to, aby docierać do osób, które właśnie zainteresowały się naszą ofertą. Bo wydawało mi się logiczne, że jeśli ktoś już wszedł na taką stronę, no to znaczy, że on jest zainteresowany. Więc wystarczy mu w tym momencie podesłać jeszcze jedno albo kilka innych reklam z jakimiś innymi punktami zaczepienia, punktami zainteresowania. Na przykład na początku możesz powiedzieć, że ta koszulka jest bardzo stylowa. On wejdzie na tą stronę i wyjdzie. Nie doda do koszyka, ale kolejną reklamę możesz mu puścić, w której będziesz mówić o tym, że ta koszulka jest z 100% bawełny z gór alpejskich albo coś takiego. A jak nawet to jeszcze nie zadziała, to możesz podesłać jeszcze jakąś inną korzyść, inny feature, który go przekona do zakupu albo do zapisania się. Natomiast któregoś dnia postanowiłem, że jednak to sprawdzę i zobaczę, czy moje założenia są poprawne, i zrobiłem mały test. Jak widzisz, tutaj mamy trzy cele: ruch, konwersja i zasięg. Wszystkie te kampanie były kierowane na remarketing, na ten sam program, na ten sam produkt. I tak, kampania z ruchem uzyskała zapisów 1 na 6741 osób. Tutaj było 12, prawie 13 tysięcy wyświetleń. Kampania konwersja osiągnęła 40 zapisów jedynie przy 2300 wyświetleniach. A kampania na zasięg osiągnęła 4 zapisy przy aż 14 tysiącach wyświetlenia. Czyli koszty na konwersję były o wiele niższe niż na zasięg i na ruch. Czy w takim razie powinieneś teraz zostawić kampanię na zasięg i na ruch i po prostu ich nie dotykać, nie używać itd.? Moim zdaniem nie. Nie, ponieważ to zależy od tego, co chcesz osiągnąć, a jeszcze bardziej od tego, ile kosztuje twój produkt. Jeśli twój produkt kosztuje 50-100 zł, to ta kampania się raczej nie będzie ci opłacać. Ona pewnie kosztuje, tutaj dotarliśmy do 14 tysięcy. Powiedzmy, że średnio za zasięg zapłaciliśmy od 5 do 10 zł, nie będzie 10, to czyli 140 zł. Jeśli tutaj mamy 4 osoby, to mamy powiedzmy 50 zł minus podatek. No to prawie wychodzi to samo, ale masz klienta. Przy tym masz naprawdę bardzo fajny ROI. Tutaj mamy wyświetlenia na 2000 osób. Niech koszt wynosi, to była wiele mniejsza grupa, więc niech wynosi 30 zł, może wynosi nawet 50.
Więc powiedzmy, że zapłaciłeś na przykład, no nawet niech będzie 100 zł też, ale ROI masz około 40 razy 50, około 4, 5, około 2000. No to faktycznie, że fajne ROI. No i ruch, to już nie będę nawet wspominał. Ale na przykład, gdyby to było 1, no to już w ogóle by się nie opłacało. To jest takie na granicy opłacalności. Natomiast jeśli natomiast będziesz miał drogi produkt, tutaj wydasz nawet 200 zł na kampanię i sprzedasz tylko nawet jeden produkt, to i tak zarobisz 2000 zł i tak wtedy na tym zarobisz. Druga sprawa jest taka, że czasami jak miała małe grupy odbiorców, powiedzmy po 500 tysięcy czy 2-3 tysiące osób, to nie zawsze ta kampania na konwersję i na ruch się wyświetlała, nie zawsze ona docierała do odbiorców. I wtedy włączałem na zasięg. A teraz przejdźmy do kampanii z celem ruch. Kampania z celem ruch ma za zadanie skierować internautów do waszej strony www. Facebook szuka osób, które z największym prawdopodobieństwem klikną w reklamę i przejdą do waszej strony. Ona jest bardzo dobra na to, żeby sprowadzać ruch na wasze strony, natomiast jest bardzo słaba, jeśli chodzi o konwersję. Popatrz na przykład tutaj na moje testy. I tutaj mieliśmy jedną kampanię z celem konwersja. Zapisało się 2715 osób. Tutaj jest drugi cel z celem ruch i zapisało się tylko 18 osób. Za koszt 44 zł, a tutaj za koszt 8 zł. Tutaj musiałem dodać te napisy, ponieważ Facebook miał błąd i po prostu dane się wtedy nie wyświetlały. Jeśli natomiast będziesz potrzebować ruch na stronę, to pamiętaj o tym, że po utworzeniu kampanii wejdź jeszcze raz w zestawy reklam, ja wam to jeszcze będę pokazywał. Przejdź do działu optymalizacji i wyświetlenia i zoptymalizować reklamy pod kątem nie kliknięć linku, natomiast wyświetleń strony docelowej. Kiedyś właśnie ustawiałem taką kampanię i ona miała 20-30% niższe przejścia do strony niż kliknięcia. Teraz przejdziemy do kolejnego celu, a mianowicie aktywność. Tego celu opłaca wam się korzystać i używać tylko w wypadku, jeśli chcecie zwiększyć liczbę followersów na waszym fanpage'u lub chcecie zwiększyć aktywność polubienia, reakcji, udostępnienia na jednym z waszych postów. Jeśli natomiast chcecie na przykład więcej odwiedzin albo konwersji, to nie jest dobry cel, ponieważ Facebook tutaj szuka tylko osoby, które chcą komentować, które są aktywne w internecie, które często lajkują. On pomija wszystkie osoby, które na przykład kupują czy przechodzą do innej strony. To wam się może przydać, jeśli chcecie zwiększyć swój autorytet swojej strony. Powiedzmy, że macie pizzerię albo jakąś nową restaurację albo salon piękności. To w tym momencie, jeśli chcecie mieć więcej polubień i lajków, to wtedy możecie taką kampanię wykorzystać i użyć jej na swoim obszarze, gdzie działacie. Odnośnie kampanii na aktywność, chciałem wam pokazać wam jeszcze jedną ciekawą rzecz, która wam się może przydać. Jeśli chcecie mieć więcej followersów na fanpage'u, to tutaj mamy akurat stronę Caritasu, to tutaj macie wszystkie reakcje. Jeśli w to wejdziecie, to wam się pokażą i nie jesteście administratorem grupy, to wam się pokażą opcje, żeby zaprosić do znajomych. Ale jeśli jesteście administratorami tej grupy i klikniecie w to samo miejsce, to wam się pokaże coś takiego. Będziecie mogli zaprosić te osoby do tego, aby polubiły wasz fanpage. Ponieważ te osoby polubiły wasz post i was już trochę znają, to jest duża szansa na to, że zaakceptują takie zaproszenie
a wy dość szybko będziecie zwiększać liczbę swoich ulubień na fanpage'u. Po tym jak omówiliśmy kampanię z celem na aktywność, przechodzimy do kampanii z celem wyświetlenia filmu. Jak sama nazwa wskazuje, przy tym celu Facebook szuka osoby, które najchętniej obejrzą nasze filmy. Nie jest to dobry cel do tego, żeby dokonywać konwersji, zakupów ani zapisów na listę. Natomiast jeśli chcecie się wyświetlić większej ilości osób poprzez reklamę ze filmem, to jest bardzo dobra metoda. Kolejnym celem jest pozyskiwanie kontaktów. Ten cel polega na tym, że Facebook szuka osób, które zapiszą się na naszą listę, tylko one się mają nie zapisywać poprzez waszą stronę, tylko poprzez formularze na Facebooku. Czyli to jest dobra opcja dla osób, które nie mają jeszcze swojej strony www albo nie chciały postawić swojego landinga. Potem te kontakty można wyeksportować i zaimportować do swojego systemu mailingowego i dużą przewagą tego celu kampanii jest to, że jak ktoś kliknie przycisk, to mu się wyświetli okienko, gdzie jego dane będą już wstępnie wypełnione z danych z Facebooka, jak na przykład e-mail, imię czy na przykład telefon. Ja na początku miałem bardzo dobre wyniki z tym celem kampanii, on był 2-3 razy niższy niż przy celu konwersji. Natomiast potem wszystko się popsuło i cel konwersji znowu przynosił niższy koszt zapisu niż pozyskiwanie kontaktów. Ale warto go dalej sprawdzać, ponieważ Facebook ciągle aktualizuje swoje algorytmy i to nie oznacza, że ten cel zawsze i wszędzie jest i będzie gorszy niż cel konwersji. No i teraz przechodzimy do ostatniego rodzaju celów, czyli konwersje. Jeśli prowadzicie biznes lokalny albo wiedzowy, to są cele, które będziecie najczęściej wykorzystywać, albo bardzo często wykorzystywać przynajmniej. Jeśli chodzi o cel konwersje, to w tym celu Facebook szuka osób, które najbardziej, najchętniej, najszybciej i z największym prawdopodobieństwem zrealizują cel, który chcecie osiągnąć, jak na przykład zapis na listę albo zakup. Żeby z niego skorzystać na swojej stronie, potrzebujecie piksela Facebooka. Musicie także pamiętać o tym, żeby dodać wykluczenia, co Wam pokażę w kolejnej części filmu. Bo jeśli tego nie zrobicie, to będziecie ciągle pokazywać się tym samym osobom. Ciekawym celem jest jeszcze ruch w witrynie, gdzie Facebook kieruje reklamy na osoby, które z największym prawdopodobieństwem przyjdą do Waszego lokalu. Tylko tutaj musicie zwrócić też uwagę na częstotliwość wyświetlania się tej reklamy, ponieważ Facebook nie będzie pokazywał tej reklamy wszystkim osobom mieszkającym w Waszym mieście, tylko tym, które najbardziej prawdopodobne, że przyjdą do Waszego lokalu. Więc jeśli chcecie pokazać reklamę wszystkim mieszkańcom, to proponuję wtedy zasięg. Nie musi to być wcale droga opcja, ponieważ w tej chwili za zasięg trzeba zapłacić od 5 do 12 zł, bliżej tak powiedzmy 8-10 zł, więc jak mieszkacie w 25-tysięcznym miasteczku, to na Facebooku będzie powiedzmy 16 tysięcy. Niech będzie koszt 10 zł, to powinniście zapłacić mniej więcej 160 zł, chociaż to jeszcze zależy od wielu rzeczy. No i teraz przechodzimy do ostatniego etapu, do ostatnich ustawień w tym miejscu, czyli do ustawienia limita wydatków kampanii. To jest opcjonalne. Tutaj trzeba ustawić przynajmniej 500 zł. Dla każdego kraju to jest inna stawka. Natomiast zamiast tutaj ustawić, co potem będziecie musieli ciągle zmieniać, to ja Wam proponuję, żeby tutaj zmienić budżet kampanii z dziennego na całkowity. Proponuję Wam to zrobić, ponieważ nigdy nie znacie dnia i godziny, kiedy coś może się popsuć. Po drugie, Facebook ma często bugi i może jakaś nieaktualizacja wejść. Albo na przykład możecie wcześniej zamknąć stronę niż wprowadzicie zmiany, zanim
Czyli na przykład sądzicie, że wyłączyliście kampanię, nakliknęliście klik, no i prawie pokazuje wam się, że już się zmiany dokonały, wy wychodzicie, ale na przykład zmiany się jeszcze nie zapisały i wracacie po 5 dniach, a tam kampania leci, jak będziecie szczęściarzami. Możecie dopiero zobaczyć, jak wam z konta ściągną 3 czy 5 tysięcy złotych. Więc nigdy nie znacie dnia, godziny, czy coś się nie stanie. Możecie na przykład myśleć, że ustawiliście zakończenie kampanii na dzień X, a tu się okazuje, że jednak tego nie zrobiliście. A jak jesteście małą firmą, to przeważnie będziecie korzystać tak co kilka miesięcy z płatnej reklamy, ponieważ po miesiącu intensywnego wyświetlania reklamy wyczerpiecie zainteresowane osoby wokół was, albo w kraju nawet. Też miałem takie kampanie, że w ciągu 2 czy 3 tygodni przeleciałem tyle osób w Polsce, że po prostu częstotliwość podchodziła po dwa albo trzy, czyli każda osoba widziała reklamę przynajmniej 2 albo 3 razy. Można, można. Więc tutaj bym wam zawsze radził ustawić budżet całkowity na 1400. I w ustawienia konta, tam gdzie jest budżet, można jeszcze ustawić limit wydatków na koncie. Jego trzeba tam co pewien czas resetować, ale to też jest dobra opcja, żeby ustawić na przykład na 10 tysięcy, bo jak coś się stanie, to nie wydacie na przykład 20-30 tysięcy. Tutaj mamy dalszą opcję, strategię składania ofert w kampanii. Można wybrać najniższy koszt albo limit kosztów, czyli najniższy koszt, czyli Facebook sam to określa. Większość marketerów mówi, że to nie jest zbyt dobry pomysł zostawić lisowi pilnowanie kurnika. Natomiast przy limicie kosztów sami określacie, ile chcecie zapłacić za konwersję. To jest dobra opcja, jeśli nie chcecie zapłacić więcej niż jakąś tam stawkę. Tutaj natomiast cały budżet zostanie wykorzystany aż do końca. Ja sobie robiłem testy, czy naprawdę ta opcja jest o wiele droższa niż ta opcja. Tutaj widzicie, są wyniki w jednej z kampanii. Tutaj mamy telefon, tutaj komputer, tutaj mamy liczby wyświetleń. Jak widać, ta liczba jest dość duża, czyli wystarcza, żeby wyciągać wnioski. No i tak, przy ręcznych stawkach uzyskaliśmy koszt wyświetlenia strony za 11 groszy, przy automatycznych stawkach za 13 groszy, a przy komputerze aż za 46 groszy. Gdybym leciał na koszty, to bym komputery na pewno wyłączył. No i teraz mamy tutaj 11 i 13 groszy. Czy to jest dużo, czy to jest mało? I tak, i nie. To zależy, jakim dysponujecie budżetem. Natomiast 13 i 11 groszy to jest różnica około 18%, czyli jakbyście wydawali 100 zł na kampanii miesięcznie, to tylko przy tej stawce byście zapłacili 100 zł, a przy tej 118 zł. Ale zauważcie, że przy tej stawce te 18% więcej otrzymujecie aż 185 wyświetleń strony, a tutaj tylko 82, czyli za zwiększenie kosztów o 18% otrzymujecie ponad 2 razy więcej wyświetleń strony docelowej. Moim zdaniem to się opłaca, no ale to mówię, zależy od celów, jakie sobie postawiliście. Tutaj możecie ustawić sobie jeszcze harmonogram. Jeśli macie na przykład restaurację, to w tym celu, tutaj w tym miejscu, będzie można ustawić wyświetlanie reklam na przykład od 10 do 12, a potem na przykład od 4 do 6 czy 7, żeby zaoszczędzić trochę budżetu. Odnośnie nazwy kampanii, zestawów reklam i samych reklam, to jeśli chodzi o nazwę kampanii, to ja podaję, jaki promuje produkt, następnie jaki to jest rodzaj ruchu. Najlepiej jest oddzielić zimny ruch, czyli osoby, które nas nie znają, was nie znają, od ciepłego ruchu, czyli osób, które was znają. Ponieważ osoby, które was znają, przeważnie będą lepiej reagować, więcej kupować, będą miały wyższy CTR niż osoby, które was nie znają.
więc nie będziecie mogli tak dobrze zoptymalizować bez tego kampanii. Ponieważ osoby, które Was znają, mogą zawyżać wyniki dla osób, które Was nie znają. Natomiast następnie ja ustawiam, jak jest po określeniu produktu, po określeniu rodzaju ruchu, ustawiam, jaki jest cel kampanii, czy to są konwersje, czy to są filmy. To się bardzo często przydaje przy analizowaniu danych, żeby porównać, który cel na przykład jest skuteczniejszy, który przyniósł więcej klientów i tak dalej. Czasami także ustawiam datę, jeśli kampania nie będzie powtarzana i ma się zakończyć o określonym czasie. No i dodaję wszystko to, co jest mi potrzebne. Tutaj w zestawie reklam, to jest przeważnie ustawiam, do kogo kieruję reklamy. Jeśli to są na przykład osoby zainteresowane psychologią, to wpisuję psychologię. Jeśli to są osoby zainteresowane macierzyństwem, to wpisuję macierzyństwo. Natomiast tutaj wpisuję, co to jest za konkretna reklama. Jeśli reklamę robię jeszcze z kimś, to do tego jeszcze dodaję imię tej osoby, która tą reklamę stworzyła. Sprawdzam, także wpisuję rzeczy, którymi się wyróżnia. Jeżeli przeprowadzam testy na reklamach, to też to, co jej rozróżnia. Kiedyś robiłem testy na nagłówkach, więc jedna reklama miała no headlines, druga miała plus headlines. Tak więc jest to koniec pierwszej części naszego kursu pod tytułem Jak robić zyskowne i dobre kampanie na Facebooku Ads. W przyszłym tygodniu powiem Wam, jak ustawiać reklamy, jak kierować reklamy do jakich osób. W tym podam Wam jedną grupę reklam, która Was pewnie bardzo prawdopodobnie zaskoczy, ponieważ nie wiedziałem, żeby za dużo osób o niej mówiło, a w sumie to poza jedną osobą to nie widziałem nikogo. Wiecie się także, jak tworzyć reklamy, żeby zwracały na siebie uwagę, miały wysoką klikalność i niskie koszty konwersji oraz niskie koszty zasięgu. Pokażę Wam także pewne jedno ustawienie w tym miejscu w zestawie reklam, które potrafi zwiększyć zyski nawet kilka razy, oczywiście jeżeli lejek jest prawidłowo przygotowany. Tak więc dziękuję Wam za wysłuchanie. Jeśli Wam się podobało, to możecie mi podziękować poprzez naciśnięcie łapki w góry. Jeśli chcecie dotrzymać kolejny odcinek tego mini kursu, to polecam kliknąć subskrybuj i jeszcze dzwoneczek. I życzę Wam miłego dnia. Na razie.